Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Na początku pokażę Wam specyfikację swojego komputera. Proszę bardzo. Powiem od razu z miejsca, że dysk na system operacyjny Linux Ubuntu, który jest w tym komputerze, to jest Adata SX 8200 Pro, 512 GB. A specyfikacja komputera jest następująca, jak widzicie. O, oddalę sobie, że pięknie było widać. Tak to wygląda. Wczoraj zresztą mówiłem o tym komputerze. I powiem Wam szczerze, odpalimy sobie teraz Cyberpunka 2077. Bo chcę pokazać, że to chodzi na Linuxie. Odpalamy. Tu pojawia się fajne okienko i wtedy klikamy graj. Patrzcie się. Cyberpunk 2077. Mieli zrobić recenzję gry, a spalili całe miasto. Powiem szczerze, że ja Wam pokażę sam początek gry. Znaczy to intro i tyle, bo grać będziemy sobie kiedy indziej. Dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta. To oznacza, że wszyscy macie przejebane. Powiem Wam szczerze, czy my w Polsce nie mamy mniej więcej podobnie? Gdy rządzą obie partie polityczne? Mniej więcej jest tak samo. Blackout w Polsce też będzie, coś minister energetyki mówił. O, łeb mu ujebał, ale fajnie. W Pacyfice z kolei. Nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley. Jeszcze powiem Wam, w ogóle nie grałem w ogóle w tą grę, tylko powiem Wam szczerze, sobie tak tylko odpaliłem, poustawiałem sobie ją i tyle. O, i tutaj powiem, zakończymy, a będziemy grać kiedy indziej. Ja chciałem tylko pokazać, że to działa i ustawiłem stałe FPS-y na poziomie 65 klatek, żeby po prostu, wiecie, gra się nie rwała, nie szarpała. Uważam, że 65 FPS-ów to jest wystarczająca wartość, jak na tą grę potrzeba. Ok, trzymajcie się i pozdrawiam, Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier. Gramy na Linuxie Ubuntu, zawsze i wszędzie Ubuntu królem będzie.